Było bezrobocie, nie było pieniędzy, emerytury byle jakie. Ja byłem 8 lat temu za pierwszych rządów Tuska, jak może. Tak wyjeżdżali, bo niestety nie mogli tutaj żyć i się utrzymać, bo nie było z czego. Pozamykali w zakłady. Mi dlaczego? Się nie podoba to, co teraz jest, co się teraz dzieje, to mi się nie podoba. Podobało mi się dawniej, Wiadomości, Teleekspres, wszystko. Dlaczego, teraz... dlaczego tak zrobić? Jak pani myśli, że sygnału nie było przy TV, na TVP przed świętami? Jak pani to ocenia wszystko? No nie było niestety. No. Dlaczego koalicja tak zrobiła, no ogólnie nowy rząd? No po prostu no, koalicja chce rządzić. No i nie uważa tych, co pracowali dawniej, wymienili swoich znaczy, wymienili, tak. A tych na bruk i to wszystko, no. Czy pani jest zadowolona po wyborach? Nie. Jak było 8 lat temu za pierwszych rządów Tuska, jak może być, jak będzie? No ja to wie pan... Jak pani go wspomina? Ja po prostu wspominam wszystko bardzo źle. Było bezrobocie, nie było pieniędzy, emerytury byle jakie. Ile pani miała emerytury wtedy za Tuska? Nie pamiętam, ale... Waloryzacja ile było? No, nie pamiętam już ile, bo ja już jestem sporo na emeryturze. Ale miałam mała waloryzacja była bardzo mała. Było po 2, po 3 złote, bo pamiętam. Ludzie wyjeżdżali wtedy, dużo osób na rzekę. Wyjeżdżali, tak, wyjeżdżali, bo niestety nie mogli tutaj żyć i się utrzymać, bo nie było z czego. Pozamykali w zakłady. Jakie zakłady? No, na przykład u nas tak samo i zakłady. Czyli zakłady były metalowe i Fosco przecież była fabryka butów, tak samo. Jak pani myśli, dalej będzie tak robił to samo? Czy... Będzie to samo. Czemu młodzi poszli za Tuskiem, za koalicją, za Hołownią? No, bo młodzi nie mają zielonego pojęcia o życiu. Czy młodzi mogą pamiętać to, co było 8 lat temu? Nie, oni tego nie pamiętają. Oni tego nie pamiętają, ale oni się jeszcze przekonają. Czy Tusk może być dla nich nowy? No bo ich nie pamiętam, tak? No wie pan co, ja nie wiem jak właśnie ta młodzież teraz myśli o tym, czy są zadowoleni chyba z tego, że go wybrali, ale okaże się, jeszcze trochę się okaże co będzie. My to wiemy co będzie, że będzie źle. Czy będzie bieda za Tuska, czy dobrobyt, jak pani myśli? Nie, za Tuska nie będzie dobrobytu. Nie będzie, nie ma szans. Nie ma szans. No niby obiecuje 13, 14, no, babciowe, 800. No właśnie o to chodzi, czy to jeszcze będą. Nie będzie to według pani, czy? No na razie jest cisza, niby mają być, ale ja się spodziewam, że mogą na razie być, a później nie będzie. Jak pan ocenia zmiany w telewizji polskiej? Do internetu nagrywamy. Zmiany w telewizji polskiej, jak pan ocenia? Nowe. Dobre czy złe te zmiany? Na razie nie wiadomo. Jak było zapisu, jak będzie za platformę, jak pan to wszystko ocenia? Jednakowo. Czy pan ani zapisał, ani za platformą? Znaczy, ja jestem za platformą. Za platformą? Tak. Jakie ma plusy Tusk na przykład? Czym się wyróżnia Tusk? Zdecydowanie coś chce, coś chce zrobić, ale nie pozwolą mu tak szybko. No nie, inteligentny jest. Myślę, że ludzie myśleli, że on wszystko zrobi za 2 miesiące. Nie zrobi tego, za 2 lata nie zrobi tego, co powiedział. A oglądał pan TVP Info przez 8 lat za PiS-u rządów? Oglądał pan TVP Info? Beznadziejność. Czy pan nie oglądał? Nie. A były rzetelne informacje wtedy, czy nie bardzo? Nie, ja nie oglądałem PiS-u w ogóle, czy pani telewizji, ani nic. A jak sobie radził PiS ogólnie? To było źle za tego PiS-u. Przez 8 lat. Mnie to przeszkadzało, kradzież ich. Co kradli? No wszystko, pieniądze. A 13 pan miał, 14?